W Rukławkach trwa koszmar ekipy Piotrostalu. W wyniku pośpiechu zaszła bolesna pomyłka. Szymon, kierowca i operator ładowarki, omyłkowo umieścił w kontenerze stalowy element, który zgodnie z prośbą zleceniodawcy powinien zostać na placu. Wy, Szymek, skocz, zobacz, czy to pogięłeś, czy nie pogięłeś. Skocz, zobacz, może jest całe, no. Nic się może nie stało, no. Złom to złom, Szymek załadował. To taki kwadratowy. Kwadrat taki. Taki kwadrat. No ten, no! Nie, ten! Za duży! To nie ten, za duży! Mniejszy taki, Szymon, taki kwadrat! Taki kwadrat! Dawaj! Dawaj! Uważaj, Szymek, delikatnie to! Delikatnie tylko! Cenny złom! Delikatnie! Ja pierdziel! Coś tu pokrzywiłeś! Całe! Całe jest, nic się nie stało. Czekaj. Jakieś elementy dodatkowe. Nie, dobrze jest! Dobrze jest, jest dobrze całe! Dobrze jest, wszystko jest. Łańcuch spadł, ale to się założy i będzie dobrze. Tak? Wszystko jest okej. Okay. Dobra! Szymuś! Słuchaj! Pilnujcie się, bo ja nie będę dobra, tu cały czas ja siedział. Teraz będę tego pilował, usiądę. Paweł, pilnujcie tutaj, bo nie może tak być. Co jesteś tu kierownikiem, pilnujesz roboty, to pilnuj, kurna macie. Oberwało mu się. Co? Ale aż portkami trzą. Szymuś, weź tutaj, oznaczy ci to jakoś, żebyś to... Weź, Szymon, bo nam jajca pourywa ten stalowy, jak jeszcze raz to rzuci. Kupa złomu, a więcej krzyku, co nie? Co zostać? Ekipa kończy zmagania tuż przed 22. Czas na odbiór. O, panie Piotrze, widzę, że się uwinęliście z robotą. Element cały, widzę, został nienaruszony. No, powiem pani szczerze. No, jedną nogą ten element już był w kontenerze, a drugą nogą w hucie. Ale na szczęście, porę zauważyłem, chłopaki zdjęli go z kontenera i jest na szczęście niedraśnięty. No, panie Piotrze, tego się nie spodziewałam. No, bywa w naszej branży. Cieszę się, że jest pan uczciwy, bardzo się cieszę. Zawsze jestem uczciwy i nigdy nie lubię ściemniać swoich klientów. No to dziękuję bardzo, panie Piotrze. Dziękuję bardzo za biznes. No, mamy dzisiaj około kilkunastu ton złomu. Jest na dzisiejszy dzień bardzo dobra dniówka. Z tego, co sobie liczyłem, spokojnie te 3000 dzisiaj żeśmy zarobili. Panowie, zadanie wykonane, dziękuję. Pakujcie się już, lampy, agregat i spadamy do domu. Lubię, jak taki dzień kończy się happy endem. Bilans tego dnia stanowczo wychodzi na plus. Ludzie Piotrostalu wracają na bazę bogatsi o wiarę w sens walki do samego końca.